sztamaki zawodzą. Czarna mańka odrzekła. Sztamaki wyrwali z mamra przed lipką, bo wina telka sfortowała, gdzie szwicują. Takie brzydkie słowa w ustach, jaśnie panie. To ja nic nie rozumiem. To żargon złodziejski, tak złodzieje rozmawiają. Sztamaki to chłopcy, wyrwali to znaczy uciekli, a z mamra to z więzienia. Widzi Jan, ja muszę studiować ten żargon złodziejski, żeby moja powieść była z życia. Ale idźmy dalej, nie się słucha. Tymczasem w gabinecie leżał trup bankiera. Proszę panienki, ja doprawdy też nie pan prosi panienkę. Nie mam teraz czasu dla tatusia. Zaraz, na czymśmy to stanęli. Aha, w gabinecie leżał trup bankiera. Niech Jan posłucha, jaka to ciekawa zagadka kryminalna. To trzeba dokładnie objaśnić. Przypuśćmy, że Jan jest w tej chwili trupem bankiera. Kto Jana zabił, nie wiadomo, na razie, bo pokój był zamknięty, a w drugim pokoju... Zaraz, zrobimy plan. Tu jest nasz dwór Witowo. Tu droga prowadzi do kości klapek. Chodź. Tu jest gabinet. I daty są ważne. Przypuśćmy czwartek. Tu ma się odbyć Jucht Filungen, czyli krajem. A tutaj Jan. Niech Jan cię kładzie. Jan jest trupem bankiera, no niech Jan cię kładzie. Ależ panienko... Cicho! Trup nie mówi, trup może tylko słuchać. Nagle do pokoju zakrada się groźny bandyta. Staje w drzwiach, wzrok dziki, oblędny, wyciąga ręce i woła. Ireno! Nie, babciu, on woła Granda! Irena! Co to znaczy, Janie? To nie jest Jan, to jest trup bankiera. A babciu jest włamywaczem i właśnie przyknajał z wytrychem na juchtę. Jurka! Jurko! Ja już mam tego wszystkiego dosyć. Janie, niech Jan w tej chwili spanie. Jan nie słyszy, że ktoś przyjechał. Prędzej, ruszaj się! Janda! Co to jest? Babciu mi wszystko psuje. Ja sobie tego nie życzę. Rozumiesz? Nie będzie ze mnie bandyty robiło. Wstyd, hańba. I to dorosła panna na wydaniu. A co sobie baron Dobkiewicz pomyśli, co? Dosyć mam już tego pisania. Dosyć mam tego złodziejskiego gadania. Babciu się nie zna na literaturze. I nie chcesz się znać. Irka? To się musi skończyć, to się musi skończyć, bo ja ci tak zaświerkuję, tak kuję, taką ci juchtę z filingiem. Już, już mnie ta zaraza ogarnęła. Pernus knajaku. Przepraszam panego pana. Moje uszanowanie. Pan z Warszawy. A, przywiozłem coś do chińskich. Nie, no dobra, dziękuję. Serada, co? Właśnie. Panie, do możliwości. No, cudowno. 14 wiek. Dziękuję, dziękuję, serdecznie dziękuję. Za to? No za tę niespodziankę. Ciągle mogę sobie przynieść niespodzianka. No waza, waza. Tak, prawda, prawda. Zupełnie zapomniałem, że już sobie przypomniałem. Pan mnie czasami zawodzi. Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Roztargnienie świadczy o wielkiej inteligencji. A pięknie, pięknie. Cóż to? Żeby zapamiętać tę piękną sentencję, którą pan powiedział. Pan nie wzrusza. Ja nie. Ja nie muszę zawiadomić panienkę, że przyjechał. Widzi, jeśli pan prosi. Pan baron Dobkiewicz przyjechał. Nie ma czasu. Janie, proszę mi powiedzieć, ale czy Jan siedział kiedy w więzieniu? Ja? Skądże? Nigdy. Woda. Ja tam nie żałuję. Niestety, Jan nie ma w sobie nic zbrodniczego. Mam nadzieję. A może Jan zna kogoś, kto siedział w więzieniu? Muszę z takim kimś być. To mi jest potrzebne do mojej powieści. Jan... Czy tu w okolicy nie ma jakiegoś więzienia? Więzienia nie ma, jest areszt. Przepraszam. Nie. Ten krawatów do sprzedania. No. No więc chciałbym, żeby pan ktoś... No więc? Bardzo ładny, do twarzy. Chyba do kołnierzyka. Proszę. Tak, naturalnie do kołnierzyka. Proszę, niech pan popatrzy. Bardzo przepraszam. Niech pan nie przeprasza. Nie... Ale jakie piękne, niech pan spojrzy. Paseczki mam, kropki, kratki. Kwiatki? Kwiatki też mam, tak, proszę. A... Groszki? Groszki też są. Czka? Kuleczka też są, proszę bardzo. A w ząbki? Przepraszam.
Nie szkodzi, nie obraziłem się. Ty frajerze w konfekcję męską, szarpany but. Cały świat się nie sprzeda żadnego jednego krawata. Tak się sprzedaje. Proszę, tylko dubne krawaty za gotówkę i na raty. I się stało jak staniało. Krawaty za gotówkę i na raty. Czysto jedwabne, towe i zgrabne. Towar wyborowy prosto od krowy. Raz się zawiązuje, a nosi się w dzień i w nocy nie przywa snu. Raz taki krawacik założy, nie będę chciał zdjąć ani świątek, ani piątek. Chyba na Wielkanoc, żeby szyję umyć. Cudowne, rypsowe, tanie i zgne i zdrowe. Pago na go, figą, fagą, repetiu. Śnia, proszę, proszę brać do miodu, Tak sprzedaję, a nie przepraszam, pomorski przepraszam i proszę. Brawo, brawo, jestem zachwycony. Tak, teraz widzę, że handlu to talentu nie mam. Być fachowcem, proszę pana, a pan z fachu? Zedukowany handlowiec. Handlowiec, a krawata głupiego nie umiem sprzedać. Uczyłem się, akademię skończył. To pański blond, żebyś pan nie skończył, to pan krawacik umiał sprzedać. A pan dzisiaj dużo krawatów sprzedał? Tyle co i pan. No widzi pan. No pani okolica straszna. No kto tu krawat kupi? Zobacz pan. No to. Panie, chodź na pana. Co? To u pana tak źle? Ach. To pan ma częściej apetyt do obiadu niż obiad do apetytu. Coś w tym. Bez nerw, kolego. Siadaj pan, to zminujemy. Żeby tak spółkę. Pan ze mną? No, ja z panem, czy pan ze mną? No. Bo ja wiem. Tasiu, Robert. Bertram. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tylko bez nerw, dobrze? Byś pan wiedział, że nie bogactwo daje szczęście, ale gotówka. No rozkrochmal, że się panuje. No. Panie, nauczę pana dobrej sztuki. Czekaj, z biciem mordy. Za co? Czy to do pucu. Aha, pójdę. Do pucu, no. Uderzę pan w kolana. Raz. I w ręce, dwa. A teraz... ja dziecko, czekaj, to jest bardzo ładne. To jest niby wygląda, że się bijemy, a się nie bijemy. Uważaj. No wie. Raz, pan mnie wpyt. O, a ja klepię. Teraz aha. Raz i pan klepie, ja pana wpyt. I teraz prędzej. Raz, pan mnie. O, raz, ja. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. O, wygląda jakbyśmy się bili, a nie. Każdy człowiek jest markotny, gdy prawda samotny. Nie ma z kim posmucić, ani pośmiać nie ma z kim. Wtedy szuka i wybiera kolegę, partnera. I czy pech, czy się weseli, wszystko dzieli razem z nim. Razem w górę, razem w dół. Wszystko bracie, pół na pół. Zakładmy spółkę dziś, Robert i Bertrand. My dwie, a jedna myśl, Robert i Bertrand. Dobry będzie los czy zły, Robert i Bertrand. Ja za ciebie, za mnie ty, Robert i Bertrand. Czy mróz, czy maj, kolego rękę daj. Czy śmiech, czy łzy, gdzie ty, tam ty. Jestem bracie, czy pod prąd, Robert i Bertrand. Jak to mam wspólny front, Robert i Bertrand. Forsa nie jest frajdą żadną, zabiorą ukradną. Forsa płynie, forsa ginie, choćbyś mamny trzos. Coś całkiem innego, bądź wszystko to z boską los. Taka przyjaźń to jest wzór. Zajrzyj od dziś, Robert i Bertrand. Tu nie będzie widział, tu miał kaka. A to się grzmoto, a tym się już patrzy. Kiedyś miałem. Byłem lucznikiem prawdziwym. W wielkim więzieniu. To były czasy. Za mnie 50 osób. Ja dyrygowałem, a oni śpiewali. Hurra, lucznikie, żal. Odchodzi od strony ojczysty. To był chór. To byli złodzieje, proszę pani. Mam nadzieję. Dzisiejsze dzieci, a pozycje nie znają. Gotowe,
Teliczka ma, nie widzę. No co, gadać pan nie umiesz, to zagrać chociaż. Czołem, polem. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, życia długiego. A wy tu ceguj, co? No właśnie, mamy piękne krawaty, tanie, zwabne, tak jest, dobrze tu. U nas dzisiaj weselisko. No to zaczynamy, na co czekamy, siu? No a może jakiś krawacyczek dla mnie potrza, wol pędzaki. Nie bój nic, kolego, bez nerw, będziesz ja. Siu. Jakub! Nie będzie chciał siedzieć. Panie, trzymać o interes. No, 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 nie. Różniejsze złodzieje siedziały. Tak? Gwantuję, że nie byli zadowoleni? Niby taki frajer, jaka tomna głowa. Ja co? Sobiem! Sobiem! Takie życie złodziejskie. Ciekawe. Ale ciężkie. Szkoda pani dla takiego fachu. Pani jeszcze taka młoda. Zacząć. Dlaczego pan tak na mnie patrzy? Boi się pani? Nie, skąd znowu? Zawołam tylko do tego, żeby mnie przeniósł do innej celi. Nie słyszę. Pan wyszedł. No i co teraz będzie? Zaczekamy na niego. A tymczasem opowiem pani jeszcze historię. O jaką pani lubi. O dziwnym. Ale o takim innym. Dziwnym złodzieju. Zakochany złodziej. Ten zakochany skradał nieboskie miast. Rabował słońce. A wszystko Robertę skraść. Nie mógł zrady dać. Nie mogę mnie rady dać, bo kolega frajer był. Lub da mnie serce grać, tarcza być idiotą, twardą szaty kasać. To rusz inaczej, bez nerw, od tak ja. Czy da czy i ta ma serca, gorzej grać na kochach. A mi ja z mocnego robi się słabiuli. Było już, jak mówią, wody zdrowie, promienie słońcu kradł. I nie bał się niczego, i śmiało szedł przesiad. Aż odkląd się miło, aż dlatego, że chciał serce skraść. Tak? I fakt.
Bardzo ładnie śpiewacie. Prawda? Zrobimy chórę. Kawki, kawki zrób jeszcze. Teraz, proszę panu, mamy sobie to. Chóra dzieci nie zdaje. Dobra. 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 No to uwaga. Cztery. Ja dopiero. O, przepraszam panu bardzo. Aha, teraz panowie mi wybaczą, że zostawię was. A my na chwilę to już tak. Paragrafka, że przepraszam bardzo, proszę. Dla myślenia. Ja byli cierpliwi. Ach, jak ona miała tynk. No co widziałem przez szparę zwyczaj złodziejską urodę. Per, mój kochany. Ach, szkoda cię. Słuchaj, ona zgubiła jakąś kapę. Poczekaj, tutaj jest. Gdzie? Daj, no, daj mi rękę na chwilę. No poczekaj, no bo nie mogę. Poczekaj, tutaj nie ma. To też. To teraz mówię. O, jest. Masz, to zgubiłem. Czekaj, no. Nic nie rozumiem. Czekaj, jucht z filungiem. Tak, ona ciągle do mnie tak mówiła. Filungiem. Filung z juchtem. Skarba jedyna, ta? Nie? No pewnie, z filungiem to znaczy kradzież, złamanie. Niemożliwe. No jak to, patrz, czwartek znaczy wszystko się zgadza, to dzisiaj. No więc co z tego? To ona dzisiaj roboty miała. No. Niemożliwe. Słuchaj, musimy stąd uciekać. Siadaj coś ci tu, czy co? Nie, słuchaj, musimy stąd uciekać. Ja nie puszczę do tego, żeby ona kradła. Ja nie chcę, żeby ona kradła. Nie wiem, romans na tle osnuta. Pierwsza, lepsza złodziejka. Czy ja mówię lepiej? Jest moim wspólnikiem? No wiadomo. To musisz mi... Proszę śledzić, kto to liczy. Zaraz tej kapicji, a dopiero teraz jestem przy głosie. Rado, ty nie zła! Cicho! Co? Nie mam dzisiaj czasu, więc tak? Muszę jej szukać. Tak? Jazda do celi. No to chodźmy. Tak. Co robisz? Patrz! Słuchaj, ja za wszelką cenę muszę się stąd wydostać. Spokój się, to mnie złapał. Słuchaj, ja wylamuję kraty. Ja stymuluję całą cenę tutaj. Kolego, przestań. Zobaczę przez ciebie nas stąd wyleją. To masz go, frajer. Źle ci tu, czy co? Lepiej ci nie będzie. Uciekać mu się zachciało. Jeszcze głowy nie upadły. Ty! Nie chcę! Spokój! Co się dzieje? Idź, ani mi się śmieje, na głowę nie upadły. No, albo... Andrzeje! Uciekli mi! Ja was nauczę! Ja wam pokażę! Ja was nauczę! Pan mi ci śmieje! Ciuciu, babkę się będą ze mną bawić! Pan złodzieje, pan mi! Chodź! Pan się ma na to będziecie ze mną bawić! Ej, się bali! No, trzeba być. Teraz, poczekajcie na mnie, a ja ten. Idę do kasy i zadam bilet. Serwus, Nikola! 32 bilety wycieczkowe do Warszawy. Proszę uprzejmie. Pan łaska. Proszę. Do pociągu. Przecież spóźnijcie, no przecież pociąg zaraz chodzi. Nie możesz. Już. Do pociągu pójdzie. Proszę. Wiza? A medzi? Nie. A, no to wszyscy są. Nie. No to chwała Bogu. Panie profesorze, mogę być? Idzie! Czego się śmieje, wiecie? Patrz. Dała mu pan. No to co? Co, to usypiaczka kolejowa? Nie może. Bardzo dobrze. Patrz, jej wspólnik. Znam kolego. Przedtem musimy zobaczyć, co się ze starym dzieje. Chodźmy. Muszę na chwilę wrócić do przedziału. Niech pana mnie zaczeka w wagonie restauracyjnym. Zaraz tam przyjdę, dobrze? Proszę bardzo, proszę. Czujesz? Dym. A jeszcze co? Nic. O, zgadza się. Widzisz, to nic, to jest ludzie. Tak, żeby nie można było poznać. Czemu panowie sobie tu życzą? My sobie wszystkiego najlepszego. Przeszkodziliśmy, no. Proszę stąd wyjść. Aha.
żeby pani tutaj sama została z tym śpiącym królewiczem, tak? My też mamy do niego interes. Siadaj, Robert, pogadamy. Cicho, muszę mówić. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Musimy świsnąć. Za dość konkurencyjna? Może wolałby pan ją sam zabrać, tak? Wolałbym. Podoba się panu? Proszę. Wobec tego może pan dostać z niej papierosa. Proszę. Papierosa, nie papierośnicę. Proszę. A papierośnica zostanie przy mnie. Nie wiadomo. Proszę. Ta wariata nie nazwa frajerów ma. Ty się, kolego, masz teraz co innego do zera. A czas pomyśleć o urlopie. Po co? Po co? Żeby się zastanowić, czy nie dosyć takiego... Proszę o bilety. Proszę bardzo. A panu bilety? My mamy bilety w przedziale. W przedziale mamy bilety. No to ja pójdę z panami. Proszę. Proszę. Tak jest. Teraz papierośnik. Gdzie jest moja papierośnica? Gdzie jest panna Irena? No przecież wyszła. Z kim? No z panem. Dokąd? Do wagonu restauracyjnego. Kto? No Irena. Panna Irena. Aha. Czego babcia szuka? Papierośnicy. Gdzieś mi się papierośnica. Ja teraz mam ją przy sobie. Powiedziała. Ukradł. Co ty mówisz? Papierośnicę ukradziono. Proszę pana, gdzie są ci dwaj, których pan zatrzymał? Uciekli mi. Wyskoczyli z pociągu. Nie mieli biletu. Tego się po nim nie spodziewałam. Zaraz, zaraz. Ledwie człowiek do tej Warszawy przyjechał, już mu żyć nie daje. To głucha ciotka, tęskniła się za panem Janem. Na wsi przynajmniej człowiek trochę od niej odpoczął. Zaraz, zaraz. Niech panna Marysia to dokończy. Słyszę, proszę, jaśnie pan. Nareszcie. Chce tu na śniadanie? Jaśnie pan przy swojej porcelanie się krząta. Co? Pokoje sprząta? Ale ja nie pytam o Jana, tylko o pana. No co to, Jan coraz gorzej słyszy. Pan jest przy porcelanie. A no właśnie, na śniadanie. No nareszcie Jan usłyszał. Jan powinien się leczyć, bo to niedobrze tak nic nie słyszeć. O, bardzo niedobrze. To wszystko zakurzone, takie to wszystko zaniedbane. Jak mnie tu nie ma, ta twoja ciocia to paluszkiem nie tnie nawet. Boi się, żeby sobie rąbie wody. Iruś, daj mi kochanie ten wagon, to tam w rogu stoi. Sam muszę pracować, sam. No daj. Daj tu ruch na mój. Iruś, czemuś tu tak smutno? Taki pyszczek smutny, no. Dziecino moja, wita skradziona papierośnica? Tak, bardzo się zawiodłam. Myślałam, że między złodziejami są też porządni ludzie. Nie, to tylko w powieściach, zwłaszcza w twojej. Ale w życiu to złodzieje przeważnie kradną. Nie będę pisała tej powieści. Straciłam do niej serce i do złodziei także. Brawo, brawo, Jezus, brawo, nareszcie zmądrzałaś. No pozwól, niech cię pan baron, pan jakże się jakże się cieszę. To dopiero ja. Panie baronie, jestem tak jeszcze ja muszę być. Panie baronie, panie, to już prezent dla panie baron. Jakieś brawo, on mnie bzuje, panie baron. No wciążę do pan. Jak pan będę obok taki. To jest podzianka, Mire. Ile do teatru na dziś wie? A, nadzieję, to odmówisz pan baron, prawda? Bardzo chętnie, panie baronie. Najpiękniejszy śpiew. Kapalnica wzięła w mój czerń. No państwo nie mówią? No ciekawe to. A ty plasza na wagonie wisiał obok plasza papy? Jak? Radziwny zły. Nie, baronie, rozmyśliłam się. Nie idę do teatru. Wracam do poczty. Nic. Tak nie zmieram. Chwalam spać. No nie gniewaj. Gniewaj się, papeczku. Nie będziesz dumny ze swojej córki, znanej powieści o carki? Nie, nie będę, nie będę. Chcę papkę nauczyć? Raz, dwa, trzy, cztery, dwa, dwa.
Z złodziejskimi kawałami spakujesz jutro do Warszawy. Ja już pisałem do ciotki, że... Nie, to się wściec można, to... to się... Tak, właśnie mandaryn Ching Chang Chung chce przez to powiedzieć, że wita słońce, słońca tego domu. Słońce, że ja mu słońce, słońca. Nie, on ma na myśli gospodarza. Tak, to właśnie ja jestem słońce, tak ja mówię, gospodarzem tego domu. Nie tyle fu-fu, ile wu-wu. A ja tak nie rozumiem. Ja to w tej chwili przetłumaczę. Otóż mandaryn Ching Chang Chung przywozi najserdeczniejsze pozdrowienia od mandaryna wu-wu. Mandaryna wu-wu, mojego serdecznego przyjaciela. A, właśnie mandaryn Ching Chung chce zaznaczyć, że jest zbyt marnym robakiem, że nie jest nawet godzien ucałować stopy. No cóż ty ze mnie robaka robisz? Każesz mu stopy całować. Dam w pysk. Pysk? To mandaryn mówi po polsku. Nie, skutk mandaryn. Owszem, nauczyłem go troszeczkę po polsku, także... Bardzo się cieszę, bardzo mi miło witać przyjaciół, mojego serdecznego przyjaciela. Nam również. Proszę panu, no panie mandarynie, panie sekretarzu, panie doktorze, bardzo proszę. Pozwól, moja droga, jego ekscelencja mandaryn Ching Chung Tang. A to jego straż, pan doktor Bertrand. Tak, to jest mandaryn Ching Chang mówi, że jest marnym robakiem. To jest, tak jest, właśnie marnym robakiem i w charakterze takiego robaka ma zaszczyt powitać piękny kwiat lotosu. O! Co ci panowie mówią? Mówi, że jesteś kwiatem lotosu. Lotos! Kwiat. Nie zblad, tylko kwiat, rozumiesz? Tak. No, witam panów. Witam, proszę, dajcie. Przepraszam, dla tak miłego chińskiego gościa. Ja mam specjalnie chiński... Wygodnie? Stawiam panu w towarzystwie. Żółty jak cytryna. Nie jest blad, tylko kwiat. Kwiat lotosu mieć piękna brylanta. Tak, to na synik, pan. Skąd ja pana znam? Wie pan, mam krótką pamięć i ledwo zdążę coś pamiętać, zaraz zapominam.
O czym to ja mówię? Pan się myli. Tak, mylę. Dlaczego się mylę? Niestety, nie mogła przecież związać swego życia z życiem złodzieja. Iruś, Ireczko, ty znowu piszesz, a tam się czekają. Jeszcze tylko ten rozdział skończę, babciu. Irena, wyobraź sobie, przyjechał Chińczyk. Nie będę go zapatrzył. Ta powieść rozwija mi się coraz cięższe. Stanęłam przez bardzo trudne problemy. Irena, nie kompromituj mnie. Chińczyk przyjechał. Za panu patrzy. Dzika? Co? A, tak, guzik, guzika, tak. Jak do tosu uważać na brylanta? A co wysokość interesuje mój naszyjnik? Tu złodzieja. Ja nie rozumiem pośliczki. Ciąg pan. Już nie. Co? Już sobie przypomniałem, że pana skąd ci znam, tylko zapomniałem skąd. W Bombaju, panie. Rzeczywiście, w Bombaju. Dziwne. Nigdy tam nie byłem. Brylanty są bezpieczne. Dobremu panu szlap. Koło mnie? Skąd się znowu? Bardzo mi wesoło jest, ale przepraszam. Po prostu. Wasza ekscelencja pozwoli, że mu przedstawię. Córka. Jak to, ona jest pańską córką? Bertrand! Bertrand! Nie rozumiem, pan mówi po polsku? Pewnie, że po polsku, co po chińsku będę do pana gadał. Cing, cing, flang, fling, blong, blang, bling, cing, blang, bling. Gdzie moja kuria? Moja kolia! Ukradli mi kolię! Oni ukradli mi frak! Ale nie... Jaśnie pana, sekretarz Mandaryna wręczył mi tę paczkę i prosił, żebym ją trzymał aż do końca bań. Co na ziemi? Czekajcie. Ale ja rozumiem. Obawiał się, że ja ukradnę. Tak. Zadrwiła sobie z nas. Bogata panna. Bez nerw, kolego. Synek nie mówił, że panowie mają do mnie jakiś interes. A tak, bo wyjeżdżamy. Tak, tak. Na letnisko, do pensjonatu. Lord!
kochani, wróciliście! Tak, właśnie, właśnie, bardzo przepraszamy pana za nasze ucieczkę. Tak, resztę z przyjemnością odcinek. Nie, już nie potrzeba. Prawdziwy złodziej już dawno siedzi zamknięty. A to źle, to bardzo... Nerw, kolego, chwileczka. A przecież za ucieczkę należy się od siatka. Naturalnie. Może się i należy. A na pewno. Może jest taki paragraf. Na pewno. No to posiedzicie, a ja zrobię konferencję z wójtem. Góralu! Przyjdzie pan, bo to niedobrze tak nic nie słyszeć. O, bardzo niedobrze. To wszystko zakurzone, takie to wszystko zaniedbane. Jak mnie tu nie ma, ta twoja ciocia to paluszkiem nie tnie nawet. Boi się, żeby sobie rąbie wody. Iruś, ej, kochanie, ten wazon to tam w rogu stoi. Sam muszę pracować, sam. No daj tu ruch na mój. Iruś. Czemuś to taka smutna? Taki pyszczek smutny, no. Dziecino moja, wita skradziona papierośnica? Tak, bardzo się zawiodłam. Myślałam, że między złodziejami są też porządni ludzie. Nie, to tylko w powieściach, zwłaszcza w twojej. Ale w życiu to złodzieje przeważnie kradną. Nie będę pisała tej powieści. Straciłam do niej serce. I do złodziei tak. Brawo, brawo, Jezus, brawo, nareszcie zmądrzałaś. No pozwól, niech cię podstawi. Niech cię pod... A, pan baron, pan jakże się... Prawdzie jak... O, jakże się cieszę. Dopiero ja. Panie baronie, jestem tak jeszcze... Ja muszę być panie, to już prezent dla mnie, panie baron, jakieś brawo. On mnie bzuje, panie baron. No wciążem do pan. Jak pas będę obok taki. To jest podzianka, Mire. Bilet do teatru na dziś wieczór. A, nadzieję, odmówisz pan baron, prawda? Bardzo chętnie, panie baronie. Najpiękniejszy śpiew. Kapalica wzięła w mój czem. No państwo nie mówią. No ciekawe, to. A jak ty plasza na wagonie wisiał obok plasza papy? Jak? Radziwny zły. Nie, baronie, rozmyśliłam się. Nie idę do teatru. Wracam do poczty. Tak nie zmieram. Zmieram spać. No nie gniewaj, gniewaj się, papeczku. Nie będziesz dumny ze swojej córki, znanej powieści o carki? Nie, nie będę, nie będę. Chcę papkę nauczyć? Raz, dwa, trzy, cztery. Złodziejskimi kawałami spakujesz jutro do war. Ja już pisałem do ciotki, że... Nie. Nie, to się wściec można, to się... Dwa. Nie, zaraz, niech do Janu Wana, święty kawał, nie, ja na nauczę, tam, jeźdź, rękę i podle, święty kawał, nie, to, raz, dwa, trzy, teraz, a bakier jakoś, nie, jak ja tak, to zwrotnie, jak ja tak, to... I, a pani, tak, jak ja tak, to Jan tak, a ja... I nie wychodzi. Ja by nam to pokazywała, że tak...
A pan baron, panie baronie. I wtedy szuka i wybiera kolegę, partnera. I czy pech, czy się weseli, wszystko dzieli razem z nim. Razem w górę, razem w dół. Wszystko, bracie, pół na pół. Zakładmy spółkę dziś, Robert i Bertrand. By dwie, a jedna myśl, Robert i Bertrand. Dobry będzie los czy zły, Robert i Bertrand. Ja za ciebie, za mnie ty, Robert i Bertrand. Czy mróz, czy maj, kolego rękę daj. Czy śmiech, czy łzy, gdzie ty, tam ty. Jestem bracie, czy pod prąd, Robert i Bertrand. Jak to mam wspólny front, Robert i Bertrand. Forsa nie jest frajdą żadną, za piorą ukradną. Forsa płynie, forsa ginie, choćby ziomny trzos. Coś całkiem innego, bądź wszystko to z boską los. Taka przyjaźń to jest wzór. Zajrzyj od dziś, Robert i Bertrand. Tu nie będzie widział, tu nie będzie widział, ha, ha. A to się grzmoto, a tym się już patrzy. Kiedyś miałem. Byłem klucznikiem prawdziwym. W wielkim więzieniu. To były czasy. Tam mnie 50 osób. Ja dyrygowałem, a oni śpiewali. Uralu ci nie żal. Odchodzi od strony ojczysty. To był chór. To byli złodzieje, proszę panią nadzieją. Dzisiejsze dzieci opozycję nie znają. No to, weseliczko, panie, widzę. No co, gadać pan nie umiesz, to zagrać chociaż. Czołem, bolem, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, życia długiego. A wy tu ceguj, co? No właśnie, mamy piękne krawaty, tanie, dwabne, tak jest, dobrze, tu. U nas dzisiaj weselisko. No to zaczynamy, na co czekamy, siu? No może jakiś krawacyczek dla mnie poszła, wąt pędzaki. Właśnie pana, sekretarz Mandaryna wręczył mi tę paczkę i prosił, żebym ją trzymał aż do końca bań. Co na ziemi? Czekajcie. Wiem. Ale ja rozumiem. Obawiał się, że ja ukradnę. Tak. Zadrwiła sobie z nas. Bogata panna. Bez nerw, kolego. Synek nie mówił, że panowie mają do mnie jakiś interes. A tak, bo wyjeżdżamy. Tak. Na letnisko, do pensjonatu. Właśnie bardzo przepraszamy pana za nasze ucieczkę. Tak, resztę z przyjemnością odcinek. Nie, już nie potrzeba. Prawdziwy złodziej już dawno siedzi zamknięty. A to źle, to bardzo. Nerw, kolego, chwileczka. A przecież za ucieczkę należy się od siatka. Naturalnie. Może się i należy. A na pewno. Może jest taki paragraf. Na pewno. No to posiedzicie, a ja zrobię konferencję z wójtem. Góralu, siedzicie Oh,
Jak ja tak, to Jan tak, i nie wychodzi. Ja bym nam to pokazywała, że tak... A, pan baron, panie baronie, świetny kawał nadmyta. Ja was zaraz nauczę, teraz ten rzut ładnie i pójdzie, czekajcie. Panie baronie, niech pan baron tak, a Jan tak, a jak Jan tak, to pan baron tak. I potem twarz. No dobrze, no próbujcie, no. Dobrze, dwa, dobrze, raz, dwa, i twarz, o. No, boli? To się nie zgadza. To nie powinno boleć, panie. Tu coś nie w porządku. Zaraz, baronie. My z baronem, baronie. Uważaj, ja uważaj. Jak ja tak, to baron tak. Jak baron tak, to ja tak. O, i już, no, i tak samo. Raz, dwa. Boli? Owszem. A, to się nie zgadza. To nie powinno boleć. Znowu coś nie w porządku, za tak wam baronie. Zaraz, jak ona mi to pokazywa. Aha, już wiem. Ale tylko uważaj. Jak ja tak, to baron tak, jak baron tak, to ja tak. Aha. No, raz, dwa. Boli? Boli, panie. A to rzeczywiście się nie... Jego ekscelencja, pan Dynk Czung Chang, jego sekretarz, doktor Bertrand. Panowie? Tak, właśnie mandaryn Ching Chang Chung chce przez to powiedzieć, że wita słońce tego domu. Słońce, nie, on ma na myśli gospodarza. A, tak, to właśnie ja jestem słońce, tak chciałem powiedzieć, gospodarzem tego domu. Nie tyle fu, ile wu. A ja tak nie rozumiem. Ja to w tej chwili przetłumaczę. Otóż mandaryn Ching Chang Chung przywozi najserdeczniejsze pozdrowienia od mandaryna wu. Mandaryna wu, tak jest. Mojego serdecznego przyjaciela. Mandaryn Ching Chang Chung chce zaznaczyć, że jest zbyt marnym robakiem, że nie jest nawet godzien ucałować stopy. No cóż ty ze mnie robaka robisz? Każesz mu stopy całować? Dam w pysk. Pysk? To mandaryn mówi po polsku? Nie, skutk mandaryn, owszem, nauczyłem go troszeczkę po polsku, także... To bardzo się cieszę, bardzo mi miło witać przyjaciół, mojego serdecznego przyjaciela. Nam również. Proszę panu, no panie mandarynie, panie sekretarzu, panie doktorze, bardzo proszę. Pozwól, moja droga, jego ekscelencja mandaryn Ching Chung Tang, a to jego straż pan doktor Bertrand. Tak, to jest mandaryn Ching Chang mówi, że jest marnym robakiem. Pokaż mi za nim bilet. Serwus. 32 bilety wycieczkowe do Warszawy. Proszę uprzejmie. Pan łaska. Proszę. Do pociągu. Przecież spóźnicie, no przecież pociąg zaraz chodzi. Nie możesz. Już. Do pociągu spóźnicie. Proszę. Wiza? A medzi? Nie. A, no to wszyscy są. Nie. No to chwała Boga. Panie profesorze, mogę być? Nie. Czego się śmieje, dzieci? Dala mu pan. No to co? Co? Usypiaczka kolejowa. Musimy zobaczyć, co się ze starym dzieje. Chodźmy. Muszę na chwilę wrócić do przedziału. Niech pan na mnie zaczeka w wagonie restauracyjnym. Zaraz tam przyjdę, dobrze? Proszę bardzo, proszę.
czujesz? Dym. A jeszcze co? Nic. O, zgadza się. Widzisz, to nic, to jest ludzie. Tak, żeby nie można było poznać. Czemu panowie sobie tu życzą? My sobie wszystkiego najlepszego. Przeszkodziliśmy, no. Proszę stąd wyjść. Aha. Żeby pani tutaj sama została z tym śpiącym królewiczem, tak? My też mamy do niego interes. Siadaj, Robert. Pogadamy. Cicho, musi mówić. Chodźcie. Musimy świsnąć. Zazdrość konkurencyjna? Może wolałby pan ją sam zabrać, tak? Wolałbym. Podoba się panu? Proszę. Wobec tego może pan dostać z niej papierosa. Proszę. Papierosa, nie papierośnicę. Proszę. A papierośnica zostanie przy mnie. Nie wiadomo. Proszę. Ta wariata nie nazwa frajerów ma. Ty się kolego, masz teraz co innego do zera. A czas pomyśleć o urlopie. Po co? Po co? Gdyby pan coś... No więc? Bardzo ładne, do twarzy. Chyba do kołnierzyka. Proszę. Tak, naturalnie do kołnierzyka. Proszę, niech pan popatrzy. Bardzo przepraszam. Niech pan nie przeprasza. Nie... Ale jakie piękne, niech pan spojrzy. Paseczki mam, kropki, kratki. Kwiatki? Kwiatki też mam, tak, proszę. A groszki? Groszki też są. Kuleczka? Kuleczka też są, proszę bardzo. A w ząbki? Przepraszam. Nie szkodzi, nie obraziłem się. Ty frajerze w konfekcję męską, szarpany. Cały świat się nie sprzeda, że nie jednego krawata. Tak się przydaje. Proszę, tylko dubne krawaty za gotówkę i na raty. Ci się stało jak staniało. Krawaty za gotówkę i na raty. Czysto jedwabne, towe i zgrabne. Towar wyborowy prosto od krowy. Raz się zawiązuje, a nosi się w dzień i w nocy nie przywa snu. Raz taki krawacik założy, nie będę chciał zdjąć ani świątek, ani piątek. Chyba na Wielkanoc, żebyś je umyć. Cudowne, rypsowe, tanie i zgne i zdrowe. Pago na go, figą, fagą, repetiu. Śnia, proszę, proszę brać do miodu, miodu. Tak się daje, a nie przepraszam, pomorski, przepraszam i proszę. Brawo, brawo, jestem zachwycony. Tak, teraz widzę, że handlu to talentu nie mam. Być fachowcem, proszę pana, a pan z jakiego fachu? Zedukowany handlowiec. Handlowiec, a krawata głupiego nie umiem sprzedać. Uczyłem się, akademię skończył. To pański błąd, żebyś pan nie skończył, toż pan krawacik umiał sprzedać. A pan dzisiaj dużo krawatów sprzedał? Tyle, co i pan. No widzi pan... No pani okolica straszna. No kto tu krawat kupi? Zobacz pan. No to... Panie, chodź na pana. Co? To u pana tak źle? Ach. To pan ma częściej apetyt do obiadu niż obiad do apetytu. Coś w tym... Bez nerw, kolego. Siadaj pan, to zminujemy. Żeby tak spółkę. Pan ze mną? No, ja z panem, czy pan ze mną? No, bo ja wiem. Na się, Robert. Bertram! Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tylko bez nerw, dobrze? Byś pan wiedział, że nie bogactwo daje szczęście, ale gotówka. No rozkrochmal, że się panuje. No. Panie, nauczę pana dobrej sztuki, czekaj, z biciem mordy. Za co? Czekaj, do pucu. Aha, pójdę. No. Uderzę pan w kolana. Raz. I w ręce, dwa. A teraz... co ja, dziecko, najedźwa? Czekaj pan, to jest bardzo ładne. To jest niby wygląda, że się bijemy, a się nie bijemy. Uważaj. No wie. Raz, pan mnie wpyt. O, a ja klepię. Teraz raz i pan klepie, ja pana pysk. I teraz prędzej. Raz pan mnie. O, raz, ja. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. O, wygląda jakbyśmy się bili, a nic. Każdy człowiek jest markotny, gdy prawda samotny. Nie ma z kim posmucić, ani po szczęście, ale gotówka. No rozkrochmal, że się panuje. No. Panie, nauczę pana dobrej sztuki, czekaj, z biciem mordy. Za co? Czekaj, do pucu. Aha, pójdę. Do pucu, no. Uderzę pan w kolana. Raz. I w ręce, dwa. A teraz... co ja, dziecko, czekaj pan, to jest bardzo ładne. To jest niby wygląda, że się bijemy, a się nie bijemy. Uważaj. No wie. Raz, pan mnie wpyt. O, a ja klepię. Teraz raz i pan klepie, ja pana wpyt. I teraz prędzej. Raz, pan mnie. O, raz, ja. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. A, wygląda jakbyśmy się bili, a nie.
każdy człowiek jest markotny, gdy prawda samotny nie ma z kim posmucić, ani pośmiać nie ma z kim. Wtedy szuka i wybiera kolegę, partnera. I czy pech, czy się weseli, wszystko dzieli razem z nim. Razem w górę, razem w dół. Wszystko, bracie, pół na pół. Zakładmy spółkę dziś, Robert i Bertrand. By dwie, a jedna myśl, Robert i Bertrand. Dobry będzie los czy zły, Robert i Bertrand. Ja za ciebie, za mnie ty, Robert i Bertrand. Czy mróz, czy maj, kolego rękę daj. Czy śmiech, czy łzy, gdzie ty, tam ty. Jestem, bracie, czy pod prąd, Robert i Bertrand. Jak to mam wspólny front, Robert i Bertrand. Forsa nie jest frajdą żadną, za piorą ukradną. Forsa płynie, forsa ginie, choćbyś omny trzos. Coś całkiem innego, bądź wszystko to z boską los. Taka przyjaźń to jest wzór. Zajrzyj od dziś, Robert i Bertrand. Tu nie będzie widział, tu nie będzie widział, ha, ha. A to się grzmoczą, a się księdzuś patrzy. Kiedyś miałem. Byłem klucznikiem prawdziwym w wielkim więzieniu. To były czasy. Tam nie 50 osób. Ja dyrygowałem, a oni śpiewali. Ura, lucinie, żal, odchodzi od strony ojczysty. To był chór, to byli złodzieje, proszę pani. Mam nadzieję. Uciekam. Dzisiejsze dzieci na pozycję nie znają. Juchtę z filingiem. Już mnie ta zaraza ogarnęła. Teraz knajaku. Przepraszam panego pana. Moje uszanowanie. Pan z Warszawy. A, przywiozłem coś do chińskiej kwiaty. Nie, no doprawdy, dziękuję. Serada, co? Właśnie. Panie, drżliwości. No, cudowno. 14 wiek. Dziękuję, serdecznie dziękuję. Za to? No za tę niespodziankę. Ciąg mogę sobie przynieść, taka niespodzianka. No waza, waza. Tak, prawda. Zupełnie zapomniałem, że już sobie przypomniałem. Pan mnie czasami zawodzi. Nic nie szkodzi. Roztargnienie świadczy o wielkiej inteligencji. A pięknie. Cóż to? Żeby zapamiętać tę piękną sentencję, którą pan powiedział. Pan nie wzrusza. Ja nie. Ja nie muszę zawiadomić panienkę, że przyjechał. Miki, jeśli pan prosi, pan baron Dobkiewicz przyjechał. Nie ma czasu. Ja nie. Proszę mi powiedzieć, ale czy Jan siedział kiedy w więzieniu? Ja? Skądże? Nigdy. Woda. Ja tam nie żałuję. Niestety, ja nie mam w sobie nic zbrodniczego. Mam nadzieję. A może ja zna kogoś, kto siedział w więzieniu? Muszę z takim kimś być, to mi jest potrzebne do mojej powieści. Ja... Czy tu w okolicy nie ma jakiegoś więzienia? Więzienia nie ma, jest areszt. Przepraszam, nie. Ten krawat do sprzedania. No. No więc chciałbym, żeby pan coś... No więc? Bardzo ładny, do twarzy. Chyba do kołnierzyka. Tak, naturalnie, do kołnierzyka. Proszę, niech pan popatrzy. Bardzo przepraszam. Niech pan nie przeprasza, nie... Ale jakie piękne, niech pan spojrzy. Paseczki mam, kropki, kratki. Kwiatki? Kwiatki też mam, tak, proszę. Tak. A groszki? Groszki też są. Czka? Kuleczka też są, tak. Proszę bardzo. A w ząbki? Przepraszam. Nie szkodzi, nie obraziłem się. Ty frajerze w konfekcję męską, szarpany. Cały świat się nie sprzeda, że nie jednego krawata. Uważaj.
tak się przydaje. Proszę, tylko dubne krawaty i za gotówkę i na raty. Ci się stało jak staniało. Krawaty za gotówkę i na raty. Czysto jedwabne, towe i zgrabne. Towar wyborowy prosto od krowy. Raz się zawiązuje, a nosi się w dzień i w nocy nie przywa snu. Raz taki krawacik założy, nie będę chciał zdjąć ani świątek, ani piątek. Chyba na Wielkanoc, żeby szyję umyć. Cudowne, rypsowe, tanie i zgne i zdrowe. Pago na go, figą, fagą, repetiu. Śnia, proszę, proszę brać do miodu, miodu. Mam krótką pamięć i ledwo zdążę coś pamiętać, zaraz zapominam. O czym to ja mówię? Czy pan się myli? Tak, mylę. Dlaczego się mylę? Niestety, nie mogła przecież związać swego życia z życiem złodzieja. Iruś, Ireczko, ty znowu szesz, a tam się czekają. Jeszcze tylko ten rozdział skończę, babciu. Irena, wyobraź sobie, przyjechał Chińczyk. Nic będę go zabawił. Ta powieść rozwija mi się coraz więcej. Stanęłam przez bardzo trudny problem. Irena, nie kompromituj mnie. Chińczyk przyjechał. Za panu patrzy. Nika? Co? A, tak, guzik, guzika, tak. Jak lotosu uważać na brylanta? A to wysokość interesuje mój naczynnik. Tu złodzieja. Ja nie rozumiem pośliczki. Ciąg pan. Już nie, skąd? Już sobie przypomniałem, że pana w końcu znam, tylko zapomniałem skąd. W Bombaju, panie. Rzeczywiście, w Bombaju. Dziwne. Nigdy tam nie byłem. Brylanty są bezpieczne. Dobremu panu szlap. Komu? Nie? Skąd się znowu? Bardzo mi wesoło jest, ale... Przepraszam. Proszę. Wasza ekscelencja pozwoli, że mu przedstawię.